Halo. Tak, proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja dzwonię w sprawie tej pralki za 100 złocisza. Tak? Ona tylko 100 złotych kosztuje? No tak. I sprawna jest? No, działała w domu, no. No, bo ja mam dużo prania. Tak, proszę? Dzieciak mi się urodził, wie pan? Dużo prania mam. Jedna pralka mi nie starcza, potrzebuję drugą do piwnicy wnieść. No to jak najbardziej, jako taka, wie pan, zapasowa gdzieś tam. Jakie tam maksymalne obroty? Proszę? Jakie maksymalne obroty? Obroty. Jeszcze raz. Maksymalne obroty. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ona miała 800. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. 800 kręceń na minutę? Możliwe, ale nie wiem. Musiałbym przeczytać gdzieś. Szczerze mówiąc, FLS to była 813, bo ja akurat dodałem dopiero to ogłoszenie. A ile kilobadei się zmieści? Maksymalna ładowność. Nie, szczerze mówiąc, to są takie parametry, które mnie pan pyta, to są czasy, gdy jeszcze w pralkach się tak nie mówiło o tym, bo teraz... Aha, myślę, czyli waliło się tyle, ile wlezie. To nie jest duża pralka, to jest mała pralka, znaczy mała. Normalna, no. Jak za ale to pracy, wali się, chuda. Ile wlezie, to można, proszę? Zawsze upchnąć jakimś kijem i wie pan, i to, no my też mamy trójkę dzieci, to... Wie pan, w zeszłym tygodniu jeszcze żeśmy nią prali, jak już żeśmy dawali radę, nie jest to jakaś malutka praleczka, zwykły bęben, jak, nie wiem, to jak stare pralki kiedyś były takie... Bo ja mam dużą pralkę, to się 10 kilo mieści, a do tej to z dwa. Nie. Myśmy kupili teraz 8-kilogramową i to w porównaniu do tej to jest dużo większa, nie? Bęben wielkościowy. Jest dużo większy, no, mały bęben, to aczkolwiek da się do niego. Kota mam jeszcze. Kota mam na podwórku i jak ja miałem tą pralkę starą, to mi się nie chciało skurwysyna myć. Chciałem do pralki wsadzić. Ciekawe, czy do tej by wszedł. Ciekawe, czy wszedł, się zastanawiam. Ten kot. Kot, tak? Kot! Kot. Kot. No, kot. Pan normalny kot taki, mamy kot taki, co żeśmy chyba też przy ślubie dostali z żoną. Duży kot, taki dosyć puchaty, nie wchodził, bo żeśmy go prali. Wie pan co, nie wiem, czy pan jest tu dziś z okolic, zawsze można podjechać, zobaczyć. Z okolic. No, nie ma problemu, można podjechać, zobaczyć. Oho, można podjechać, zobaczyć, jak się praleczka kręci? Możemy ją podłączyć do prądu, do wody będzie gorzej, bo, no bo w tym miejscu stoi nowa. Nie? To ja koc przywiozę. Proszę? To ja koc przywiozę. Można przywieźć kot. Dobra, to fantastycznie. Możemy ją nawet podłączyć do wody, tylko by musielibyśmy ją podłączyć na dworze chyba. Albo może u mnie w kotłowni. No musiałbym coś. Po prostu gdzieś mieć taki zawór, jeżeli by pan chciał zobaczyć, nie? To ja kota przywiozę. Koca znaczy. Koca. Można. Wie pan co, w tym tygodniu mam urlop ogólnie, także w miarę jestem dostępny, jutro gdzieś tam koło południa wiem, że wyjeżdżamy, ale tak w miarę nie ma problemu, żeby podjechać i zobaczyć. Nie ma problemu. Jak pan, nie wiem, czy pan pracuje, czy nie, także jak się tam dogadamy. Ja siedzę w domu, to piwko tylko piję, to mam czas. Nie, no ja w tym tygodniu akurat mam wyjątkowo urlop, dlatego się wziąłem też za tą pralkę od razu, mówię, bo jak od razu nie sprzedam, to w końcu złomiarze przyjadą i będę musiał im ją dać, nie? A tak zawsze jakieś parę złotych spadnie, nie? Tak, coś tam się skubnie grosza, nie? No, pewnie. Tak. Dobra, to ja jutro kończę pracę po 14, to zadzwonię do pana. O 14 ja myślę, że już będę, bo jestem do lekarza z córką akurat na 12 umówiony w Opolu, więc myślę, że gdzieś tam koło tej 14 powinniśmy być z powrotem. Także przedzwonić po pracy spokojnie. To zadzwonię. Czyli kota powiem. Można przywieźć. Może pan przywieźć, zobacz. Dobra, to dziękuję panu. Dobranoc. A również. Kota mi będzie prał. Kota mi chce ubrać. Najpierw koc, potem kot. Jak on mi kota pierze? Gościu, Kamila, dziękuję za suba piona. Tak, jak on kota mi chce ubrać. 7200 łapek. Dziękuję bardzo. O, kurwa, piłkury zajebane. Tak, piłkury, gościu. Donaty muszę przeczytać na szybkości.
Jest, dzwonimy dalej oczywiście. To nie jest koniec, to nie jest koniec. Mordeczko, zostaw łapkę w górę, kliknij czerwony guzik subskrypcji, piąteczka dla ciebie. I dołączaj do kumpli Rafoniksa na Facebooku, taka grupa magiczna.